Proszę Państwa, wracamy do telewizji z kartonu. Lata 90., część pierwsza. To, co jest częścią pierwszą, to u mnie jest podzielone. Chyba u mnie w ogóle będą trzy części z tego. Nie wiem, ile Iceberg ma w ogóle warstw w wykonaniu, akurat w tym programie. Na to wygląda, że na razie mamy w tym Icebergu. Uczę się cały czas tego pojęcia. Nadal się nie zgadzam trochę z jego logiką, ale palicho. Iceberg ma warstwy i to jest warstwa druga. Pierwszą warstwę obejrzałem już i to mi zajęło półtorej godziny. Ta druga warstwa, no to jest powiedzmy tam 1/3, trochę więcej, 2/5 tego filmu. To by tak, nocna zmiana, no to jest polityczna sprawa. Zawalenie masztu w Konstantynowie, to jest sprawa architektoniczna, to był chyba marsz radiowy. Dzień Wagarowicza, Światowe Dni Młodzieży, Jan Heweliusz, Deep Show, Jan Heweliusz to statek, nie? Uprowadzenie Agaty to film, Amway to firma, która była, sprzedawała towary, w ogóle z Amwaya to mam osobiste historie. Koncert, z każdego mam historię, Legalne Narkotyki, Jarmark Europa, Afera Foss, politycznie, Flyersy, Wojna Subkulturowa, Antoni Kaszpirowski, Anatolii, Anatolii już nie żyje, niestety, Kaszpirowski. Niestety albo stety, cholera wie. Zawsze niestety, nie? To lepiej jakby ktoś żył, niż żeby miał nie żyć. Co mi nie pasuje w logice warstw? Ja mam taki problem, że góra, nie? Lodowa, lodowiec. Nie, góra. Bo zakładam, że to jest taka pływająca. No, wiadomo, że ma na górze najmniej, na dole najwięcej. W przypadku tych icebergów, które są opisywane w programach tego typu, im warstwa jest niższa, tym mniej jest informacji. No wiadomo, jakby logika tego, że coś jest ukryte głębiej się zgadza, natomiast rozmiar tego, co jest głębiej, się nie zgadza. Bo im głębiej w tej górze lodowej, tym więcej powinno być. Nie? Więc to mi się nie zgadza. Ale to, że im głębiej, tym mniej wiemy, to ma sens. Więc w jednym aspekcie ma to sens, a w drugim nie ma. No, góra lodowa nie zwęża się. Zaraz. Może macie rację. To jest tak, że czubek góry lodowej jest bardzo wąski, potem jest dosyć szeroko pod wodą, a potem znowu jest coraz wężej, nie? No okej, może jest w tym dużo więcej logiki niż myślałem. Ale nie o tym przecież będziemy gadali. Tylko zobaczymy sobie, co tu się ciekawego dzieje. Rastamani się kocha. Nocna zmiana to tytuł filmu dokumentalnego oraz potoczne określenie na prześlenie polityczne mające miejsce w 1992 roku. Doprowadziło ono w nocy z 4 na 5 czerwca do upadku mniejszościowego rządu Jana Olszewskiego, który nie dość, że miał spore kłopoty z rządzeniem krajem poprzez wspomniane już wcześniej ogromne rozdrobnienie partii w Sejmie, to był także w ostrym konflikcie z ówczesnym prezydentem Lechem Wałęsą. Niestabilny rząd pierwszej kadencji Sejmu oskarżany było o współpracę z bezpieką komunistyczną, co miała udowodnić lustracja autorstwa Korwina, która miała ujawnić, kto w ławach sejmowych ma coś na sumieniu. Lista ujawniona 4 czerwca zawierała nie tylko nazwiska różnych wysoko postawionych polityków i urzędników, ale także prezydenta Lecha Wałęsy i był to pierwszy szeroko poruszony temat współpracy lidera Solidarności jako tzw. TW Bolek. Wałęsa wprawdzie pierwotnie przyznał się do podpisania kilku dokumentów, które jak to określał nie zawierały niczego szokującego i zdradzającego swoich kolegów, jednak błyskawicznie wycofał się z tej wypowiedzi, zmieniając narrację na to, że dokumenty zawarte w teczkach zostały sfabrykowane. Ogólny chaos spowodowany ujawnieniem PRL-u dokumentów doprowadził do wotum nieufności dla Sejmu Jana Olszewskiego, a nocne spotkanie w gabinecie Wałęsy, gdzie ustalono skład nowego rządu, przeszło do mowy potocznie jako nocna zmiana lub noc teczek. Sprawa była na tyle nagła i kontrowersyjna, że krążyły nawet plotki o planowanym wojskowym zamachu stanu, jednak skończyło się na zwykłym przegłosowaniu wotum nieufności i stworzeniu krótkotrwałego rządu Waldemara Pawlaka. Pamiętam, że to było dosyć szokujące wtedy, bo cały czas byliśmy w takim przekonaniu, że świat się zmienił na lepsze. A o tej interwencji wojskowej, to był taki dosyć niepokojący moment w historii. Ja też, o ile się orientuję, w tej nocnej zmianie pojawiło się wiele takich antypatii pewnych polityków wobec siebie i takich polityków, którzy tu funkcjonują do dzisiaj. Więc to był taki moment, kiedy ludzie współpracujący ze sobą, być może nie do końca się zgadzający, ale współpracujący, nagle stali się swoimi wrogami takimi na całego. Potem doszło do przyspieszonych wyborów w 93 wygranych przez SLD, co budziło spore kontrowersje z racji dość mocnych powiązań członków tej partii z upadłą 4 lata wcześniej PZPR i do dzisiaj nocna zmiana stanowi głośny punkt sporu między różnymi ugrupowaniami politycznymi.
Ja też nie pamiętam dokładnie, nie pamiętam tych szczegółów, to musiałbym jakiś taki bardziej historyczny zapis tego przejrzeć. Wydaje mi się, że tam w tym rządzie Olszewskiego też do jakiegoś stopnia Kaczyńscy byli zaangażowani i że ich niechęć wobec Wałęsy także wynika z tamtej całej akcji. Ale serio, nie pamiętam szczegółów. Wiem, że to był taki moment, że wszyscy byli trochę w szoku, że się wydarzyło to, co się wydarzyło. A ten rząd Pawlaka, który się pojawił później, a Pawlak to był zawsze, to był dziwny facio taki. On był taki nieśmiały, mówił takim cieniutkim głosem, tak jakby cały czas przestraszony stał przed kamerą i on został premierem, ni stąd, ni zowąd, wszyscy byli trochę zniesmaczeni tym faktem. Pewnie polityka wyrósł potem z czasem poważnego, ale wtedy to się wydał taki chłopczyna, który w ogóle nie wiedział, po co to jest i dlaczego. I wszyscy mieli wrażenie, że jakiś wyjątkowo słaby premier został postawiony na czele polskiego rządu i to też nie pachniało zbyt dobrze. Kto miał dostać co? Kto miał zostać premierem? No nie wiem kto, ale Pawlak się wydawał taki, jakby nie decydował, nie podejmował samodzielnie decyzji. To było tak widać bardzo mocno. Nawet jeżeli to nie była prawda, to było takie wrażenie, że to jest facet, który nie ma szansy, żeby on jakiekolwiek decyzje podejmował sam. Więc to przez długi czas tak się patrzyło na Pawlaka trochę z wątpliwościami. Maszt w Konstantynowie, o którym wspomniałem kiedyś w Icebergu o zaginionych miejscach, to wysoki na 646 metrów nadajnik radiowy, który do momentu budowy wieżowca Burj Khalifa stanowił najwyższą budowlę w historii świata. Antena obejmująca swoim zasięgiem tak odległe punkty jak Bliski Wschód, Kazachstan czy nawet wschodnia część USA, stanowiła ważną dla rodaków na emigracji łącznej ze swoją ojczyzną. Jednak w roku 1991 doszło do zawalenia się konstrukcji podczas, o ironio, prac konserwacyjnych. Głównym powodem zawalenia obiektu były zaniedbania w stabilnym mocowaniu lin pomocniczych, które miały utrzymywać maszt na czas wymiany odciągów, będących już od wielu lat w złym stanie technicznym. Kurde, no żeśmy mieliśmy najwyższą budowlę na świecie i się zawaliła. Co za kurde gamuły tam. Śledztwo obarczyło winą za zaniedbania kierownika ekipy konserwacyjnej i został on skazany na 2 lata więzienia. Wokół wydarzenia pojawiła się... Wow, nieźle, nie? Tego się nie spodziewałem. To bardzo rzadko są konsekwencje tego typu. Zakładam, że tam ludzie nie zginęli, dlatego tylko 2 lata. To był zamach, sabotaż to był. Być może. Dość popularna teoria spiskowa, jakoby zawalenie masztu miało być celową robotą rosyjskich służb specjalnych. Otóż kilkanaście dni po zawaleniu masztu odbył się pucz moskiewski, będący próbą wojskowego zamachu stanu, którego skutkiem miało być obalenie Gorbaczowa na rzecz komunistów, obawiających się rozpadu ZSRR i utraty swoich wpływów. Zamach na maszt miał mieć na celu ograniczenie łączności na terenie Rosji, jednak teoria ta została szybko obalona. Odbudowa masztu nie doszła jednak do skutku z racji... W ogóle o Gorbaczowie, to też jest ciekawy fragment historii, ten pucz. Tam zdaje się Jelcyn przejął władzę po tym puczu. No Gorbaczow trochę zmienił Rosję, dla wielu na niekorzyść. Ale to jest zupełnie... Jest parę rzeczy, które mógłbym sobie przypomnieć teraz, ale zakładam, że zupełnie nie o tym mówimy dzisiaj. Na głośne protesty lokalsów, twierdzących, że wydzielał on szkodliwe dla zdrowia ludzi i zwierząt promieniowanie, a katastrofę masztu uważali za istny cud Boży. Badania, które nam przedstawiono, nie odpowiadają nam, ponieważ w tych badaniach są takie pytania jak ile jemy kapusty, ile jemy brukselki, ile jemy kalafiora, ile pijemy wódki, ile palimy papierosów. Najważniejsze są dla nas badania hormonu tarczycy, teraz kortyzol. I między innymi bardzo ważne dla nas badanie jest subpopulacja limfocytów. No, ludzie są, to zawsze był problem, zawsze jakieś komitety. Ja mam taki mam problem tutaj na osiedlu, ponieważ była zainstalowana antena, która poprawiała jakość sieci tej cyfrowej. I usunęli, bo rakotwórcza, że niby było i teraz kuźwa nie można, jak po wyjściu z domu w ogóle nie można nigdzie się dodzwonić, nie ma internetu na ulicy, bo dziady stare tu lokalne powiedziały, nie, bo to zachoruję, włosy mi wypadają od tej anteny i teraz kurde mol. No i nie, i do tej pory wszyscy teraz, gdziekolwiek pójdę i mówię, no nie można się tu nic połączyć, ciężko zapłacić w sklepie, bo czasami kasy się nie łączą, jak są bezprzewodowe. Jezu, no więc takie rzeczy się zdarzają. No. A w Bolesławcu, w którym mieszkałem, była taka akcja, że ocieplano budynki. Tak generalnie w całym mieście były takie. Firmy wygrywały przetargi, tam pieniądze zarabiali na tych ociepleniach. Mój kolega właściwie miał też firmę, która się zajmowała tymi ociepleniami, też dobrze tam zarobił przy tym przy okazji. Ale oczywiście na moim osiedlu, bo jakżeby inaczej, ziomeczki zrobiły komitet i że protestują przeciwko założeniu styropianu na ścianę, bo to jest rakotwórcze. I jeden blok na osiedlu, na szczęście nie mój. Wszystkie bloki dookoła miały to ocieplenie, ale u nich nie. Bo komitet powstał i zaprotestowali. Więc to było w okolicach ulicy Żwirki i Wigury. Ale w ogóle zabawne, bo całe to blokowisko tam,
Taki, to się chyba Asnyka nazywała ulica. To tam po prostu taka była żulernia, chlali tam pod śmietnikami, kurde, żule spały, fajki po wyrzutach. Bo jak dzieciaki z tych patologicznych rodzin potem wyłaziły, to po tych śmietnikach i po tych trzepakach łazili, szukając niedopałków, papierosów, żeby zajarać. To w ogóle co w sensie, no kurde, ale najebani przez połowę dnia, ale komitet założyli. O rany boskie, to fantastyczne rzeczy się czasami dzieją. Palenie bez filtra i chlanie wódki całymi dniami, ale styropian rakotwórczy. Dzień Wagarowicza to polska tradycja szkolna, która polega na opuszczaniu zajęć lekcyjnych w pierwszy dzień wiosny, co ma symbolizować swojego rodzaju manifest wolności i otwarcia sezonu spędzania czasu na świeżym powietrzu. Obecnie ta tradycja dość mocno przymiera i nie jest praktykowana na tak dużą skalę jak w latach 90. W tamtej dekadzie głośnym wydarzeniem były imprezy na warszawskiej Agrykoli, mające zresztą oficjalne przyzwolenie kuratorium oświaty, które to współpracowało z władzami miasta przy organizacji eventu. Głównym powodem, dla którego władze przyzwalały na festiwal namawiający do łamania szkolnego obowiązku, był tak zwany wentyl bezpieczeństwa, czyli podobna taktyka, jaką stosowały władze PRL-u z Jarocinem. Skoro i tak tłumy ludzi urywają się tego dnia ze szkoły, to lepiej skumulować ich w jednym miejscu, gdzie pod okiem policji i nauczycieli zmniejszą szanse na miejskie rozruby. Zamieszki podczas wagarów mogą wydawać się dziś abstrakcyjne, ale faktycznie takie wydarzenia miały miejsce przed erą koncertów na Agrykoli. Proszę pani, o mało mnie nie stratowali na przystanku tramwajowym, bo w ogóle nie chodzą tramwaje, nie kursują przez to draństwo. Proszę pani, staliśmy na przystanku kilka osób, to jak policja zeszła, to jak się rzucili, to stratowanie było. No tratowanie dosłownie ludzi. Co jest grane? W sensie nie wiedziałem, że takie akcje miały miejsce. Ja mieszkałem w małej miejscowości, więc po prostu się szło na wagary i tyle. Ale żeby podczas wagarów tłumy tratowały staruszkę na przystanku? Co w życiu nie słyszałem. To zawsze było dużo radości podczas tego uciekania ze szkoły i takiego poczucia, o kurde, walczymy z systemem, popełniamy coś niewłaściwego, czy ludzie na nas patrzą? Tyle radochy było, ale żeby jakieś akcje tego typu, żeby jakieś niszczenie mienia, atakowanie staruszek? Co ta szkoła ich wypuszcza? Po co robić dzień wiosny, po co robić dzień wagarowicz? Ja im powiedziałam. W waszym wieku myśmy tu walczyli na Starym Mieście, w obozie koncentracyjnym siedziałam i dzisiaj patrzę na tą młodzież i jestem przerażona, proszę pani. Widzicie, zawsze jest problem z młodzieżą. Cóż, rozumiecie to? To nawet 2023 rok, siedzicie w internecie i nawet u mnie na czacie ludzie mają 20 parę lat, narzekają, nie wiem, co się dzieje z dzisiejszą młodzieżą. To jest fakt niezaprzeczalny. To na który stream nie pójdziecie? To zawsze się znajdzie ktoś, kto mówi, no nie, ta młodzież dzisiaj, ja nie wiem, jaka przyszłość nas czeka. To zbliża się upadek i katastrofa. Młodzi najgorsi. A teraz w tym pokoleniu to już najgorsi z najgorszych. Dziewczęta zachowywały, jakie wyrazy w ogóle ta młodzież. Jakie wyrazy. I jedni i drudzy zachowują się poniżej krytyki. To jest, wydaje mi się, najkrótsze określenie całej tej sytuacji. Festiwale spotykały się jednak ze sporą krytyką ze strony części społeczeństwa, twierdzący, że jest to przyzwolenie na wagary i dochodzi... Czyja matka to była? Tutaj. To jest czyjaś matka. Tam ci wszyscy to są wasi rodzice. I oni wam dzisiaj mówią, nie wolno chodzić na wagary, trzeba się uczyć. Trzeba poszukać swojego ojca, swoją matkę tutaj i pokazać palcem. A to co ma być? A już wtedy wam rodzice mówią, nie, to był protest wtedy przeciwko zaistniałej rzeczywistości, to nie wagary, to chodziło o coś więcej. Jasne. Tam do pijaństwa, narkomanii i awantur. O, czyj to tato jest? Czyj to jest stary dzisiaj? Chciałbym wiedzieć. I ten drugi tej też. Macie państwo namacalny dowód, że wasi starzy też się obijali. Co akurat trzeba przyznać, miało na Agrykoli miejsce, dając policji pełne ręce roboty. Po kilku edycjach władze miejskie stały się niechętne organizacji wydarzeń przynoszących im sporo złego PR-u i zrezygnowano z oficjalnych obchodów na Agrykoli, zabijając tym ważną część szkolnej popkultury. Pozostając w temacie młodzieżowych wydarzeń, nie wypada zapomnieć o Światowych Dniach Młodzieży, będących pomysłem Jana Pawła II na wielki chrześcijański festiwal. W naszym kraju odbyły się dwa... Zobaczcie, jaki kontrast. Tam młodzi szaleli, niszczyli przystanki, atakowali staruszki i zachowali się niegodnie, używali wyrazów takich, co ta staruszka w ogóle ich nie zna. A tutaj proszę, młodzież pod przewodnictwem Jana Pawła, jak pięknie, jak spokojnie, jaka muzyka, flagi, ile radości.
tego typu wydarzenia. W roku 1991 w Częstochowie oraz w 2016 w Krakowie, ale skupię się na tych pierwszych, bo to one wchodzą w tematykę tego filmu. Obchody w Częstochowie zgromadziły 1,5 miliona wiernych, a wydarzenie z racji na słabą sytuację gospodarczą Polski tuż po wyjściu z komunizmu było robione dość spontanicznie, bazując bardzo mocno na dobrowolnym wsparciu lokalnych mieszkańców i przedsiębiorców, a noclegi organizowano w szkołach, remizach i polach namiotowych rozsianych po całym mieście i okolicach. Żeby oddać skalę tłumu, to dodam, że Częstochowa liczyła wówczas około 250 tysięcy mieszkańców, a więc 1/6 frekwencji na wydarzeniu. Festiwal obfitował w liczne koncerty chrześcijańskich zespołów, prezentacje kultur z całego świata i ich sposobu wyznawania wiary oraz gwóźdź programu, czyli przemowy polskiego papieża do zgromadzonych osób. Wydarzenie podsumowano jako wyjątkowo bezpieczne, a policja powiadomiła o zaledwie 10 aktach kradzieży, co przy tak ogromnej frekwencji stanowi znikomy ułamek. To jest, żart się ciśnie na usta, że kościelni to zawsze młodzież potrafili ogarnąć, nie? Okay. Jednak atmosfera organizacji wcale nie była tak spokojna, jak mogłoby się wydawać. Przed festiwalem doszło do podpalenia jasnogórskiej bazyliki i sąsiadującej z nią kaplicy cudownego obrazu, jednak szczęśliwie udało się szybko opanować pożar, ratując bezcenny dla katolików obiekt. Budziło to poważne obawy i teorie o możliwym zamachu podczas wydarzenia, co skutkowało niezwykle silną mobilizacją służb, które przyglądały się uważnie Światowym Dniom Młodzieży. Sporo obawy wyrażano również w temacie zapasów żywności, gdyż już w czasach PRL... Patrzcie, jak dziewczyny biegły. I to też są czyjeś matki. Tych matek się nie musicie wstydzić, od tych co na wagary. Czyje to są matki, widzicie? Kurde, bierzcie przykład. Zdarzało się, że coroczne pielgrzymki powodowały... A nie dzisiaj jakieś OnlyFansy, kurde, na Twitchu baseny, art kategoria, wiadomo jak wygląda. Były spore braki na półkach, a co dopiero mówić o wielokrotnie... A patrzcie, jaki dżentelmen, jak zachwycony postawą młodych obywatelek. To był inny świat, to ludzie byli lepsi niż wy. Większej liczbie osób. Jednak dzięki ogromnym pieniądzom włożonym nie tylko przez władze lokalne, krajowe i kościelne, ale także przez zbiórki... A to jest stalker, teraz biegnie za nimi. O Holender. Dziewczyny, uciekajcie! ...obywatelskie udało się dopiąć organizację pierwszego tak wielkiego wydarzenia w pokomunistycznej Polsce. Jan Heweliusz to 17-wieczny naukowiec, wynalazca i przedsiębiorca z Gdańska, jednak to nie o nim będzie tutaj mowa, a o promie nazwanym jego imieniem, którego katastrofa w 93 stała się jedną z największych tragedii lat 90. W nocy z 13 na 14 stycznia prom wyruszył ze Świnoujścia do szwedzkiego miasta Istad. Kilka minut po 3 w nocy Edward Bienek, kapitan okolicznego promu o nazwie Mikołaj Kopernik, otrzymał komunikat od kapitana promu Heweliusz o silnym przechyleniu jednostki i konieczności natychmiastowej ewakuacji pasażerów. Ja też to pamiętam. Ja pamiętam, że chyba w radiu, bo to jeszcze były takie czasy, że radio się złało. Telewizja była telewizją, ale bardzo, bardzo długo żeśmy siedzieli przed radiem. To było takie szokujące w ogóle, bo tam pewnie różne tragedie się zdarzały, ale z jakiegoś powodu to bardzo skupiło uwagę ludzi, że żeśmy siedzieli długo i były ofiary, były wymieniane, dużo mówiono na temat tego Heweliusza, co tam się wydarzyło w zasadzie. To było... Cała rodzina siedziała przed radiem, nie? To była taka tragedia wtedy. Ogromny huragan i sztorm dodatkowo uszkadzał prom, a po osiągnięciu przechyłu o 70 stopni łączność pomiędzy kapitanami została zerwana. Prom Heweliusz, zbudowany w końcówce lat 70. już od dawna cieszył się złą opinią w temacie jego awaryjności, gdyż w swojej 15-letniej historii obrósł aż 28 poważnymi wypadkami, co dawało mu statystykę jednego incydentu na pół roku. Jego naprawy także były dalekie od ideału, gdyż przykładowo po dużym pożarze dziurawy pokład załatano ogromnymi ilościami betonu, co tylko pogorszyło sterowność i tak już trudnego w obsłudze statku. Katastrofy, w której zginęło aż 55 osób, dało się jednak uniknąć, gdyż tuż przed tragicznym rejsem kapitan statku zgłaszał awarię furty i nalegał na rezygnację z wypłynięcia oraz odstawienie promu do portu, jednak naciski z góry zmusiły go do prowizorycznej naprawy. Silne przechylenia burty spowodowały zerwanie mocowań więzionych ciężarówek, które przemieszczając się tylko pogorszyły stabilność statku, zatapiając go finalnie w pobliżu wyspy Rugia. Właśnie z tej całej historii pamiętam całą tą tragedię i ludzie na bieżąco słuchali, co tam się dzieje. Jestem bardzo ciekaw, czy ktoś poniósł konsekwencje za to. Co się stało z załogą w zasadzie, nie? Jakby wyraźnie kapitan zgłaszał, wszyscy wiedzieli, że statek jest do dupy. Ale to tak wszystko, kurde, działa w tym kraju. Boję się, że do dzisiaj. Że wszystko się psuje i wały niby przeciwpowodziowe są, ale potem jak dochodzi do powodzi, to wszyscy zdziwieni. Zamietli pod dywan.
Zobaczymy. Miliona akcja ratunkowa spowodowała, że przeżyło zaledwie 9 osób, a spośród 55 ofiar nie wszystkie ciała zostały odnalezione i do dziś spoczywają w odmętach Bałtyku, podobnie jak niewyłowiony do dziś wrak Heweliusza. Szkoda, że nie wiem, to też jest ciekawa. Ciekawa historia, to bym chętnie zobaczył to, bo pamiętam dosłownie, jakbyście mnie zapytali o to wcześniej, to bym sobie nawet nie przypomniał takich sytuacji, że się siedziało przed radiem i słuchało, ale jak teraz o tym Heweliuszu słyszę, to mi się przypominają wszystkie te rzeczy. No nie wiem, jak się potoczyły losy i kto poniósł karę za to, co się tam wydarzyło. Gospodarcia wpłynęła na niemal wszystkie dziedziny życia Polaków, to nie mogło minąć bardzo dochodowej branży treści dla dorosłych. Z początkiem lat 90. na ulicach Polski... O, shit, pamiętam twój weekend! Mieliśmy kolegę, Tomasza. Mówiliśmy na niego złoty, to ze względu na kolor włosów. Złoty i on zawsze kopował twój weekend, zawsze przynosił do szkoły. Bo wszyscy się wstydzili kupić twój weekend w kiosku. A on się w ogóle nie bał. Kupował. Tak, to był najbardziej popularny kolega w tamtym roku. Więc tak, no, kupował twój weekend. W takich miast wyrosło wiele sklepów erotycznych, nocnych klubów i gazetek z gumi babami, które obecnie są już dawno... Vamp to było kiedyś pisemko, Vamp to było obrzydliwe, to było fuj. Twój weekend to był ładne dziewczyny, zgrabne, a to Vamp to jakieś potworne były rzeczy tam w tym... Człowiek od oglądania Vampa to się mógł do seksu zniechęcić. Nie, to widziałem z raz albo dwa. Vamp to była jakaś katastrofa. Twój weekend, Playboy, to były takie rzeczy, które można było oglądać z pewnym podziwem dla kobiecej urody. Vampa to się oglądało, jak człowiek chciał sobie krzywdę zrobić i zrujnować swoją seksualność. Jeżeli chodzi o CKM to chyba później się, lata później pojawił. No na wymarzy z racji powszechnego internetu. Jednak o ile wymienione gałęzie w tej czy innej formie przetrwały do dziś, tak zjawisko peep show od bardzo wielu lat jest już kompletnie zapomniane. Był to system kabin z małymi okienkami, przez które... Przyznać, czyj to stary jest? Tutaj. Pewnie facet przypadkowo szedł do roboty, akurat przychodził koło autobusu, zrobili mu zdjęcie i na zawsze w archiwach pozostanie jako gościu, który czekał w kolejce do show erotycznego. Bo ten tutaj w drzwiach to stał tam już nie bez powodu. Janusze, kurde biznesu. Które klienci mogli podglądać tańczące w skąpych ubraniach kobiety i często nie były to lokale wynajmowane w nieruchomościach, a stare i obskurne autobusy, ciężarówki, a nawet kioski ustawione w charakterystycznych punktach miast, najczęściej przy bazarach. To znaczy tam była po prostu dziewczyna w tym autobusie i ona tańczyła? O kurde, taniec, ale duży lokal. Taniec erotyczny. Widzicie? Dzisiaj OnlyFans każdy może założyć, a wtedy... Trzeba było budę wynająć. Chryste, panie. Co za czasy. Ja w ogóle... Ja pamiętam te budki. Teraz jak je widzę, to sobie przypominam. Ale... Nigdy nie byłem tam w środku. Nie dlatego, żebym nie chciał. Może i byłem ciekawy, ale brakowało odwagi. Człowiek był nieśmiały. Też dlatego się Playboyów nie korzystało, nie kupowało się samemu, tylko był kolega w klasie, który kupował dla wszystkich egzemplarze. Albo no, gdzie z takiego do takiego autobusu, to strach było wsiąść. Więc... Interesujące rzeczy. Zazwyczaj były to dość szemrane interesy prowadzone przez ludzi o nie najlepszej reputacji, a tańczące kobiety zwykle sprowadzane były zza wschodniej granicy, często bez dokumentów i odpowiednich badań. Zjawisko to zostało z biegiem czasu wytępione nie tylko ze względu na coraz powszechniejszą opinię brudnego miejsca dla desperatów, ale także przez akcje policyjne przeciwko Alfonsom. Prowadzenie Agaty to film opowiadający o przygodach cygana zakochującego się z wzajemnością tytułowej Agacie, będącej córką polityka, który nie zgadza się na tę relację, więc zakochani postanawiają uciec. Jak zauważyliście, unikam w tym icebergu omawiania pojedynczych filmów, bo materiał byłby zbyt długi i rozwleczony, ale tutaj sytuacja jest inna, bo fabuła choć ma wiele odstępstw od rzeczywistości, to jednak bazowana jest na prawdziwych wydarzeniach, które stały się wielką sensacją medialną i szerokim tematem plotek. Ale... O, to ciekawe, ja się zastanawiałem się, czemu akurat ten film, on nie był jakiś tam wybitny. Oglądałem ten film wtedy, ale jeżeli to miało nawiązywać do rzeczywistości? Po kolei. 16-letnia Monika Kern, córka wicemarszałka Sejmu Andrzeja Kerna, poznaje na sylwestrowej imprezie przełomu lat 91-92 niejakiego Macieja Malisiewicza, pracownika rodzimej pizzerii. Nastolatkowie szybko się w sobie zakochują i coraz częściej spędzają wspólnie czas. Różnice pomiędzy młodymi są bardzo widoczne. Córka polityka żyje w sztywnym i ściśle kontrolującym środowisku, natomiast 5 lat starszy chłopak cieszy się dość luźnym podejściem rodziców i może robić właściwie to, na co ma ochotę. Konserwatywna i prawniczo wykształcona rodzina dziewczyny nie akceptuje jednak wybranych.
chuligankę i uważa go za zbyt mało ambitnego dla swojej córki, uważając, że odrywa on ją od nauki i rozwoju kariery. Rodzice starają się odwieść na wszelkie sposoby od spotkań Moniki z Maciejem i posunęli się nawet do skierowania na oddział psychiatryczny, by pod kątem medycznym zbadać jej obsesję na punkcie chłopaka. Jezus, czujecie to? Jaka przeginka? W sensie jakby... To się często zdarza, nie? Że rodzice mają, są nadopiekuńczy, zwłaszcza wobec córki. I to jest zrozumiałe, ale nie wszyscy rodzice mają taką władzę, żeby móc takie akcje przeprowadzać, nie? Żeby zamknąć dziewczynę w zakładzie psychiatrycznym, bo ich nie słucha. Zaczynają podejrzewać, że córka jest manipulowana przez Michała i jego rodzinę. O pobycie w psychiatryku dowiaduje się matka Michała i robiąc awanturę pod szpitalem doprowadza do kompromisu, według którego Monika ma spędzić jakiś czas w izolacji na ogródku działkowym u swojej babci. Po kilku dniach pod działką pojawia się samochód Maluch z Michałem za kierownicą, który wyznaje Monice, że nie może bez niej żyć i tak, korzystając z nieuwagi swojej babci, wyrywa się spod kontroli, odjeżdżając z wybrankiem. Para ukrywała się w Częstochowie na posiadłości lokalnego biznesmena, często oskarżonego o nieuczciwe praktyki wobec konkurencji, a wicemarszałek informuje policję o zaginięciu dziewczyny oraz prowadzi medialną kampanię poszukiwania Moniki, twierdząc, że została uprowadzona przez Michała. Popkultura nazywa młodych polskimi Romeo i Julią, a sprawa trafia na okładki kolorowych czasopism, stanowiąc nieprzebrane źródło plotek oraz różnych teorii spiskowych o rzekomych powodach zniknięcia córki polityka, a swoich sił w poszukiwaniach próbują różnej maści wróżbici. Zakochana para świadoma... Ja pierniczę wróżbici. Gie szaleństwo, no to jest jak... No w pewnym momencie rodzice muszą się pogodzić z tym, że dziecko podejmuje samodzielne decyzje, nawet jeżeli z tymi decyzjami się nie zgadzają i nawet jeżeli te decyzje w jakiejś perspektywie będą szkodliwe dla tego dziecka. No nie da się, to nic dobrego nie uzyskasz, nawet jak przejmiesz kontrolę taką totalną nad tym dzieckiem, to no prędzej czy później i tak, kurde, albo w psychiatryku się, albo skończy w psychiatryku, albo się totalnie od ciebie uwolni i cię znienawidzi, no. Nie ma tutaj, no. Ale to właściwie każdy rodzic może popełnić taki błąd, tyle tylko, że nie wszyscy rodzice mają dostęp do takich narzędzi jak politycy. Fery medialnej pisze list do Gazety Wyborczej, informując, że czują się bezpiecznie i po prostu chcą być ze sobą szczęśliwi. Niedługo potem młodzi ujawniają się publicznie, informując o planowanym ślubie, do którego dochodzi tuż po 18 Moniki w otoczeniu tłumu celebrytów, dziennikarzy i Jerzego Urbana w roli honorowego gościa. Całość brzmi jak absurdalny sen, ale to wszystko wydarzyło się naprawdę, jednak drogie małżeńskie pary młodej nie przetrwały zbyt długo. Monika i Maciej rozstali się już po niecałym roku bez konieczności rozwodu, bo ślub był tylko kościelny, a nie urzędniczy, oraz zrywały ze sobą kontakt i tak oto dobiegła końca największa IRL telenowela z lat 90. No i właśnie, nie? Zostawiasz, niech sobie, no w pewnym momencie, oczywiście, że jako rodzic, nie? Ja też mam córkę, na miłość boską, no też robisz co możesz, żeby córkę skierować we właściwą stronę. Ale jak się nie da, no to musi iść swoją drogą, poznać konsekwencje swojej własnej decyzji i przynajmniej ma dokąd wrócić, nie? Bo wiedziała, że miała wsparcie rodziców. A tam gdzie ta dziewczyna wróci, jak ją ci rodzice do psychiatryka zamknęli? No pewnie wróciła, bo gdzie miała pójść, ale no musisz, no młodzi muszą podejmować swoje decyzje i popełniać błędy. I jedyne, co rodzic może robić, to modlić się o to, żeby te błędy nie miały jakichś tam katastrofalnych konsekwencji. Amway, Obecnie jesteśmy świadkami ogromnego parcia na szybkie bogactwo, co wykorzystują liczni skamerzy z Instagrama, jednak nijak ma się to do skali lat 90. Społeczeństwo szukające swojego miejsca w nowych warunkach zostało zalane licznymi dziwnymi biznesami typu chałupnicze skręcanie długopisów, dziwne... Ale już oni byli pierdolnięci, nie tylko ci, którzy... To w ogóle, to pierwsi coachowie byli, to jest szaleństwo, co tam się odbywało. Na tych... Ja miałem kolegę w klasie, który dał się wciągnąć w tę sektę. I rzeczy, które on nam próbował sprzedać i ile osób próbował naciągnąć, wciągnąć w te akcje, to jest jakieś szaleństwo. Ile produktów z Amwaya w ogóle trafiało do ludzi. Ale to było coś niesamowitego. Inwestycje u pseudobiznesmenów, czy też działalnością akwizytorską, opychając odkurzacze Rainbow. Jednak najgłośniejszą sprawą... Nie, to nie był kolega Tomasz, to był kolega Jarek. I w ogóle on był tak bardzo zaangażowany w Amwaya, że nawet na jednej z lekcji wychowawczych nasz wychowawca przeprowadzał z nim rozmowę, to znaczy ten Jarek stanął przed tablicą. Nie ten Jarek, okej, ja taki stary nie jestem. To Jarek z innego pokolenia. Stanął przed tablicą ten Jarek i zarysował cały proces tam sprzedażowy tego Amwaya, żeby nas przekonać, a nauczyciel próbował go kontrować. I jak mówię o tym, to przypominają mi się filmy Sajfana o płaskoziemcach. Znaczy, chłopak był tak bardzo wkręcony w tego Amwaya i tak bardzo wierzył w to, że będzie bogaty, że nie dało się go w żaden sposób skierować w jakąkolwiek inną stronę. Patrzyłeś szokujące, bo dla młodych ludzi ktoś, kto jest takim fanatykiem, to nie jest codzienny widok.
Więc do dzisiaj pamiętam w ogóle to. Czy on dzisiaj jest bogaty? Nie wiem, nie mam pojęcia, może. Ale na pewno nie dzięki Amwayowi. Z kategorii około skamerskich metod wzbogacenia się była amerykańska firma Amway wchodząca do Polski w 1992. Firmę oskarżano o piramidę finansową z warunkami niemożliwych zarobków dla niżej postawionych pracowników, psychomanipulacyjne techniki oddziaływania na nowych członków, a nawet dostrzegano się w niej pewnego rodzaju sekty finansowej. Nowi pracownicy mieli zarabiać pobierając prowizje z bezpośredniej sprzedaży m.in. kosmetyków i środków czystości, a zarobek można było pomnożyć ściągając ze swojego polecenia kolejnego członka grupy, którego część zysków przechodziła na osobę werbującą znajomych. Skoro w obecnych czasach tego typu praktyki często znajdują naiwnych ludzi, to strach pomyśleć, jaka skala musiała to być w latach 90., gdy Polacy nie do końca mieli świadomość, czym są piramidy finansowe, a sam fakt, że firma jest z Ameryki i ma wielomilionowy kapitał, sprawiał, że u wielu osób wyłączało się racjonalne myślenie. W Ameryce chyba do tej pory, ja ostatnio oglądałem w jednym z seriali chyba... Chicago PD. Też było jakieś tam przestępstwo, ale wszystko działo się wokół właśnie takiej sekty, czy tam ugrupowania, które zajmuje się handlem i sprzedażą gdzieś bazującej na piramidzie finansowej i ludzie totalnie oddani tej firmie zmieniają swoje życie pod tę firmę. I oczywiście są tacy, którzy zarabiają bardzo dobrze i na dole są ci najniżsi, którzy tracą na tym wszystkim, no bo skądś się te pieniądze na górze muszą brać. A propos tego Jarka, to był bardzo sympatyczny facet, bardzo sympatyczny chłopaczek, który był pewny siebie niezwykle i to być może też w stronę Amwaya go skierowało, bo on tak by sprzedażowo nadawał się do sprzedawania rzeczy, bo się wychodził do ludzi, opowiadał różne historie, totalnie był wkręcony w to. Może był bardziej świadom niż nam się wydaje, może wiedział, co to za ściema i próbował ściemiać innych, ale no tak, to było ciekawe doświadczenie. Więc do tej pory tego typu organizacje funkcjonują. Ludzie wierzą w to, że mogą zmienić swoje życie, że mogą być bogaci i już potem nie biorą pod uwagę tego, że albo są sami okradani, albo okradają tych, którzy są pod nimi. Za szczyt afery można uznać rok 1997, gdy powstał film dokumentalny Witajcie w życiu, opowiadający o praktykach Amwaya i film ten z powodu pozwu sądowego ze strony korporacji miał na wiele lat zablokowaną możliwość emisji, co poruszałem szerzej w Icebergu o zakazanych programach. Wprawdzie Amway do dzisiaj działa w Polsce, ale już na o wiele mniejszą skalę. Ludzie ogarnęli w końcu, że Golden Life to polski zespół poprockowy założony w 1988 roku, którego członkowie nie spodziewali się, że za kilka lat dojdzie do najtragiczniejszego koncertu w ich historii. 24 listopada... Avon był? Jest Avon taki? Koleżanki, jak to piszecie? U nas znajomy sprzedawał perfumy. Za moich czasów był Avon i wiele koleżanek w tym robiło. No było takie, w ogóle miałem kuzynkę, która chodziła na, nie wiem jaka to była firma, bo te firmy, one nie zawsze mają takie rozpoznawalne nazwy. I kupiła tam chyba z 50 słoików dżemu jakiegoś, takiego magicznego dżemu, takiego, nie wiem czy to było jakieś miało religijne, czy on był jakiś poświęcony ten dżem, czy tam były jakieś takie substancje zdrowotne, więc kupiła teoretycznie tanio 50 słoików dżemu i miała ten dżem sprzedać drożej. Nikt nie chciał kurwa tego dżemu kupić. Nie wiem, co się z nim stało, ale zakładam, że cała rodzina smarowała nim chleb przez najbliższe parę lat. Więc no taka historia. Więc to każdy, jak macie rodzinę, no to ktoś tam zahaczył o tego typu organizację. Ona by jakieś garnki, pierzyny, dżemy, no takie rzeczy sprzedawali gdzieś. No, często, bardzo często przy kościołach tego typu firmy działały. 1994 roku ich występ w gdańskiej stoczni połączony z publiczną transmisją rozdania nagród MTV przyciągnął do obiektu według różnych źródeł od 800 do 2000 fanów. Koncert rozpoczęto o godzinie 20 nie zwiastował żadnych niepokojących objawów, a godzinę później materace, które zapłonęły, uznano przez publikę za część efektów specjalnych. Reakcja jednak zmieniła się bardzo szybko, gdy ogień uniósł się do góry, podpalając drewniany dach budynku. Spanikowana młodzież rzuciła się chaotycznie do wyjść ewakuacyjnych, jednak w wyniku zaniedbań tylko 3 z 5 były otwarte. W wyniku staranowania zginęły 2 osoby, uczestnik koncertu oraz operator kamery telewizji Sky Orunia, a kolejne godziny przyniosły kolejne 5 ofiar w wyniku rozległych poparzeń oraz dziesiątki rannych i poparzonych uczestników koncertu. W wyniku śledztwa prokuratury ustalono, że przyczyną pożaru było celowe podpalenie, jednak nigdy nie ustalono danych sprawcy lub sprawców. Winą za złą organizację imprezy oskarżono nie tylko kierownika hali i organizatorów imprezy, ale także komendanta stoczniowej straży pożarnej za nieudolne przeprowadzenie akcji ratunkowej, jednak wyroki skończyły się tylko na zawiasach. Niedługo potem zespół Golden Life nagrał dedykowany ofiarom utwór 24.11.94, z którego cytat „Życie, choć piękne, tak kruche jest, zrozumiał ten, kto otarł się o śmierć”, znalazł się na pomniku uwieczniającym tamto tragedię. O,
No tak, pamiętam też te historie. Można mówić, że to były czasy, ale to jest po raz kolejny, kiedy ludzie giną na skutek zaniedbań i nieuwagi, jakiejś niestaranności. No wiadomo, to jest też tak, że pewne przepisy się zmieniają i dbałość o te rzeczy zmieniają się za każdym razem, jak jest taka tragedia, ale praktycznie w każdej dziedzinie życia pojawiają się dokładnie te same historie później. Ja pamiętam, pamiętacie historię, jak się zawaliła hala, gdzie były gołębie, była wystawa gołębi, tam też dużo ludzi zginęło i też oczywiście okazało się, że to jakieś zaniedbanie ludzkie, że dach nie był czyszczony i śnieg, mokry śnieg zrobił się tak ciężki, że to się zawaliło. Kolejna historia chyba całkiem niedawno była w tym takim, jak się nazywają te domy, z których... Jak to jest? Escape roomy? O, escape room, escape room. Widzicie, ja czasami mam dziury w pamięci. Escape roomy, gdzie też parę osób zginęło z powodu pożaru i nie było nikogo, kto by wypuścił tych ludzi. Więc no, takie miejsca to jakby regularnie ludzkie zaniedbania i ludzka nieuwaga powodują wypadki i to się nie zmienia. Może tych wypadków jest mniej aktualnie, ale za każdym razem, żeby w jakiejś branży coś się zmieniło, to musi dojść do wypadku. Jak dojdzie do wypadku, to potem są kontrole i wszyscy o tym pamiętają i pilnują przez jakiś czas. A potem znowu się zapomina, znowu są zaniedbania, znowu wypadek i... No i tak dalej, i tak dalej. Escape roomy były bardzo, bardzo popularne. Wydaje mi się, że po tym wypadku to ten biznes chyba trochę stracił. Nie dziwię się zresztą. Piękne tak kruche jest. Zrozumiał ten, kto otarł się o śmierć. O ile obecnie oczywistym jest, że różne substancje psychoaktywne są nielegalne lub zezwolone wyłącznie ze stosowną receptą, tak w latach 90., a szczególnie na ich początku, polskie prawo nie do końca znało pojęcie narkotyków. Można to zauważyć chociażby po polskiej kronice filmowej, która bez skrępowania pokazywała plantację zioła jako coś kompletnie naturalnego. Było to spowodowane... No i tak i wtedy wiedzieli, że to jest kompletnie naturalne. Plantacja zioła jako coś naturalnego, wielkie mi odkrycie. To wtedy wiedzieli lepiej. Polityka się wkradła. I to nie nasza polityka, tylko amerykańska polityka, no ale dobra. ...zowane starymi przepisami jeszcze z czasów PRL-u, które udawały, że zjawisko narkomanii nie istnieje, mimo faktu, że popularne w niektórych kręgach były różne środki odurzające, którymi z racji braku możliwości stawały się rozpuszczalniki, kleje czy wywar ze słomy makowej zwanej kompotem, będący bardzo zanieczyszczoną heroiną. Lata... Nie no, że kleju wąchać nie należy, to każdy wiedział. Ja miałem... Okej. Miałem osobistą przygodę z wąchaniem. To opowiadam Państwu, żebyście tego nie robili. Jak byłem bardzo młody, to czasami się zdarzało, że gdzieś tam jechaliśmy z ojcem, ojciec coś załatwiał w pracy, a ja siedziałem w samochodzie i się nudziłem, nie? A jak się nudziłem w samochodzie, to człowiek młody i głupi to nie wie, co w zasadzie... Ja już opowiadałem tę historię parę razy. To w zasadzie nie człowiek siedzi, nie wie, co tam robić ze sobą. No to była gaśnica w samochodie. I mówię, o kurde, gaśnicą, sobie popsikam, zobaczę, jak gaśnica działa, czegoś się nauczę być może. I ta gaśnica, no i zacząłem tam psikać tą gaśnicą. To taka była samochodowa, niewielka, tam ciśnienie nie było nieduże. I tak jakoś sobie popsikałem sobie bluzę tej gaśnicy. I potem mówię, kurde, chyba śmierdzi, tato przyjdzie, będzie awantura. No i nie chodziło o Brauna, żeby wszystko było jasne. No i wącham tę bluzę, wącham i mówię, o kurde, interesujące, to właściwie nie czuć zapachu. Ale siadam potem w fotelu, patrzę dookoła, mówię, drzewa jakieś dziwne, jakoś się wyginają w moją stronę, w tych koronach drzew widzę jakieś twarze, mówię, o kurde, jak to jakoś tak przyjemnie się siedzi. I tam przez najbliższy rok zużyłem całą gaśnicę, że wszystko było jasne, trzeba było wymienić, bo była pusta. Ale potem już nie sięgałem po gaśnicę, nie wiedziałem, że to coś złego, nie? Więc to jest taka historia, skąd miałem to wiedzieć, że coś niedobrego się dzieje. Więc za każdym razem, jak musiałem czekać na ojca gdzieś, to uruchamiałem gaśnicę i oczekiwanie mijało szybciej. Nie było czuć zapachu potem, więc nic złego się nie stało, prawda? Ale do tej pory czasami zapominam wyrazów dzisiaj, więc no, już wiecie skąd. 90. otwarcie na zachód niekontrolowanie spotęgowały ten problem poprzez import do Polski różnych substancji znanych wcześniej tylko na zachodzie, a w naszym kraju będące kompletną nowością w dość przystępnej cenie. Substancje psychoaktywne weszły do mainstreamu, a nie dbając o higienę narkomanii przyczynili się do szybkiego rozwoju epidemii AIDS. Zostało to dostrzeżone przez media i polityków, którzy z biegiem lat zaczęli coraz głośniej zwracać uwagę na poważny problem szerzący się wśród polskiej młodzieży, co doprowadziło do formowania się ustawy przeciwdziałania narkomanii, której hasłem przewodnim stało się motto: zażywaj
nadużywasz, przegrywasz. Pierwsza wersja ustawy z końcówki 97 w dużym stopniu ograniczała bezkarną do tej pory produkcję i sprzedaż narkotyków, jednak nadal zezwalała na posiadanie niewielkiej ilości na własny użytek. To jednak nie wystarczało... Tak wyglądają dzisiaj ulice San Francisco, jak się wejdzie gdzieś tam 2-3 ulice poza główny trakt. Więc Ameryka... Proszę bardzo. Wielu przeciwnikom substancji. Jeżeli jesteście ciekawi, jak jest w Ameryce, dzisiaj to macie po prostu z archiwum polskiego z 98 roku. Substancje, którzy domagali się całkowitej delegalizacji ich posiadania. I o ile w przypadku twardych narkotyków sprawa spotykała się z dość powszechnym poparciem, ta kwestia zioła była już dość polaryzująca i wiele osób uważało, że ten rodzaj używki powinien zostać jako legalny do własnego użytku. Tak się jednak nie stało i wraz z rokiem 2000 wszystkie substancje zostały zakazane. Tak, żeby wszystko było jasne, w Stanach Zjednoczonych oczywiście nie wszędzie, w Bostonie jest bardzo fajnie, bardzo czysto i to jest bardzo fajne miasto, ale San Francisco, Los Angeles, no to tam jest szaleństwo. San Francisco na własne oczy widziałem, więc z pierwszej ręki macie opowieść. Jeżeli chodzi o Los Angeles, no to słyszałem opowieści i one jakby wpisują się w to, co wiedziałem o Ameryce sam. Więc no trochę tacy ludzie chodzą wygięci w dużych ilościach. Stadion dziesięciolecia to jedna z większych inwestycji PRL-u, która u schyłku tej epoki zaczęła stopniowo niszczeć, a generalny remont był nieopłacalny. Doprowadziło to do dzierżawy obiektu w firmie Davis, która założyła na jego koronie niezwykle popularny w latach 90. jarmark Europa. Gigantyczny bazar uznawany za największy w Europie gromadził tysiące stoisk, na których handlarze próbowali dorobić się w mniej lub bardziej legalny sposób. Oprócz klasycznych stoisk z ubraniami, gdzie przymierzało się ciuchy na kawałku kartonu, miejsce to było uznawane za centrum światowej kuchni, gdzie swoim... Co oni tego biednego ziomka pokazują? Co on biega w tej lefty? Ktoś mu dresy ukradł, czy jak? Ale pamiętam, jakby targowisko to nie było... To targowisko, które było tam, oczywiście było słynne, znane i w ogóle wyrzucanie ludzi z tego targowiska to było... O Jezu, jakie tam były protesty. To prawie jak przy tej powodzi. Co, gaśnicy szuka? Ktoś mu wywąchał całą. Okej. Więc no tam było dużo zadymy, pewnie o tym zaraz się dowiemy tutaj. Natomiast w Bolesławcu ja uczyłem się grać w tenisa na kortach tenisowych. I bardzo dobrze, nie? W lesie na przykład nauka tenisa by nie wchodziła w rachubę. Tak czy inaczej, na tych kortach tenisowych było dużo miejsca gdzieś tam dookoła i zbudowali nam targowisko właśnie tego typu. I tam straszny się syf zaczął robić. To nie ma szansy w ogóle, żeby nad tym zapanować. Raz, że brud, bałagan i cuchnie, to jeszcze mnóstwo ludzi i ciężko było tam... Takie spokojne, fajne miejsce do trenowania, tak. Mnóstwo ludzi tam się potem pojawiło i to... Nie wspominam dobrze, no ale te targowiska, no to były potrzebne ludziom, nie? Tam biznesy robili, mieli jakieś miejsce, żeby pracować. Pamiętamy, że po Balcerowiczu były jakieś problemy z zatrudnieniem, więc no, kapitalizm się rozwijał w ten sposób. No ale tutaj to miejsce było niezwykle ciekawe, zwłaszcza usuwanie ludzi z tego miejsca było. Swoimi wyrobami karmili klientów drobni biznesmeni z różnych części świata, głównie z Dalekiego Wschodu. O, widzicie, taki sam dres ma jak ten facet, pewnie mu dziabnęła ten dres i on teraz szuka... Powinien poznać łatwo, bo to ten sam kolor. Bazar uchodził za miejsce, gdzie można kupić produkty niedostępne w oficjalnym obiegu, jak pirackie... Nie, ten gościu naprawdę coś przeżywa ważnego. Ja chciałbym poznać historię tej sytuacji, która tu się dzieje. Kamerzysta po prostu go polubił i mówi, patrz ty, filmuj. Zobaczymy, do czego dojdzie. Oprogramowanie i filmy, alkohol i papierosy bez akcyzy, kradzione... Okej, dobra, czyli to jest stary. Ma na pewno czyjś to jest. Kto rozpoznaje tatusia, jak tam zasuwa w dresiku? ...towary, a według plotek w ciemnych zakamarkach możliwe było kupno broni, narkotyków i lewych dokumentów. Swoich sił w takiej transakcji próbowali dziennikarze wprost, którym dotarcie do handlarza bronią zajęło dosłownie 15 minut. Konspiracja była tam na tyle zorganizowana, że gdy już dochodziło do nalotów policji, to szybka wymiana informacji powodowała, że zanim coś znaleziono, to sprzedawcy rozmywali się we mgle wraz ze swoim towarem. Nie jest tajemnicą, że na jarmarku Europa duże do powiedzenia miały gangi, nie tylko polskie, ale także najbardziej znany tam gang ormiański, któremu przewodniczył Aleksander Y, pseudonim Said. Ten został jednak ujęty w 2004 roku i skazany na 9 lat więzienia, jednak nadal było powszechnie wiadomo, że bez haraczu niemożliwe jest tam spokojne prowadzenie interesów. O ile popularność jarmarka Europa trwała jeszcze w początku lat 2000, takiego sądny dzień... Nie, muszę to zadać. Przepraszam, że ja przerywam, ale to jest jakaś fascynująca rzecz tu się dzieje w tle. Kompletnie nieadekwatna do tego, co tutaj jest opowiadane, no. Ten gościu mi spokoju nie da, ja muszę poznać, muszę tego. Chociaż trochę. Przyszedł w 2007 roku. Decyzja o przyznaniu organizacji Euro 2012 na terenie Polski wymusiła zamknięcie bazaru, gdyż teren dawnego stadionu dziesięciolecia stał się placem budowy nowego stadionu narodowego. A, nie powiedzieli tego. Tak, usuwanie ludzi stamtąd to była niezła zadyma. Szkoda, że o tym nie ma więcej.
Afera Funduszu Obsługi Zadłużenia Zagranicznego to pierwszy tak duży skandal polityczny z początku lat 90., nazywany potocznie matką wszystkich afer. FOS był funduszem powołanym w końcówce PRL-u i miało na celu oddłużenie Polski z zagranicznych zobowiązań zaciągniętych w czasie komuny. Głównym założeniem FOS-u było zawieranie umowy z wierzycielami poprzez częściową, ale natychmiastową spłatę długów, a zadłużenia miały być skupowane w cenie około 20-30 centów za dolara. Warto wspomnieć, że sama taktyka FOS była nielegalna z punktu widzenia prawa międzynarodowego, gdyż rządy zadłużonych państw nie mogą skupować długów za ułamek ceny, więc cała struktura opierała się na stawianiu słupów dokonujących takich zakupów. W praktyce fundusz posługujący się do tego celu środkami państwowego budżetu, spółek i podmiotów zagranicznych wyprowadzał pieniądze w ścisłej tajemnicy nawet przed Radą Nadzorczą. Okazało się, że z 1,7 miliarda dolarów budżetu na spłatę długów przeznaczono na ten cel zaledwie 4%. Reszta kwoty porozchodziła się po szemranych lub wręcz fikcyjnych firmach ulokowanych w rajach podatkowych, a według niepotwierdzonych teorii sporo pieniędzy miało lądować w kieszeniach radzieckich służb specjalnych oraz w rosyjskich spółkach gazowych. Nieźle porobili. No, ale takie afery się zdarzają. Powiedziałbym, że te, które zostały ujawnione, afery, to pewnie jest właśnie czubek góry lodowej. Jest pewnie mnóstwo takich afer, może na mniejsze kwoty, gdzie nawet o tym nie wiemy. No, te pieniądze gdzieś są przewalane w te i we w te. Chociaż właściwie to nawet dzisiaj politycy się nie kryją z tym, gdzie przewalają pieniądze, bo i tak im nikt nic nie zrobi, nie? Sporo pieniędzy z FOS-u zaczynało także trafiać na cele korupcyjne i finansowanie kampanii politycznych. Michał Falcman, pracownik skarbówki, który odkrył aferę, zaczyna otrzymywać pogróżki w stronę nie tylko jego samego, ale także swojej rodziny, a tajemnicza śmierć w szpitalu spowodowana chorobą serca stawiała wiele znaków zapytania. A to dopiero początek serii tajemniczych zgonów, gdyż wkrótce po tym wypadku samochodowym ginie prezes Najwyższej Izby Kontroli Walerian Pańko, a dwaj policjanci, którzy jako pierwsi przybyli na miejsce wypadku, niedługo po fakcie toną podczas połowu ryb. Osoby mające wiedzę na temat afery lub kontrolujące jej przebieg, czują się zagrożone, mówiąc, że są śledzeni, otrzymują groźby od nieznanych sprawców i żyją w poczuciu ciągłego zagrożenia własnego życia. Z powodu niezwykle skomplikowanej procedury śledzenia powiązań, dziwnych transferów pieniężnych i świadków przestępstwa, sprawa sądowa opiewała w akta liczące ponad 40 tysięcy stron, a do wyroku doszło dopiero w 2005 roku na ostatni gwizdek przed przedawnieniem. Na 8 lat więzienia skazany zostaje dyrektor generalny FOS-u Grzegorz Rzemek, zastępczyni dyrektora Janina Him trafia za kraty na 5 lat, a doradca dyrektora Dariusz Przywieczerski dostaje wyrok 2,5 roku więzienia, lecz przed jego realizacją ucieka on z Polski i dopiero w 2017 zostaje schwytany na Florydzie i przekazany polskiemu rządowi. No kurde, to chyba świeżutka sprawa, nawet nie wiedziałem, że przechwycili typa. No, zakładam, że ci, którzy trafili do więzienia, to tam były płotki w tym całym interesie. Nie wiedziałem, że o tych rosyjskich służbach specjalnych. Tego wątku nie znałem, nie pamiętałem. Pamiętam, że ginęli ludzie bardzo intensywnie, kiedy ta sprawa się ujawniła. I raczej nikt nie wierzył w to, że zostaną ujawnione, bo to... No, tak to jest. No. Potem afery z Amber Gold. Amber Gold? To są zupełnie inne czasy. No, ale to była duża rzecz akurat. Flyersy, czyli kurtki stylizowane na strój pilota samolotu, to niezwykle ciekawy element ubioru lat 90. i oprócz ortalionowych dresów zdecydowanie najbardziej stereotypowy, jeśli chodzi o ich zastosowanie. Odzienie zaprojektowane zostało już w latach 50. dla pilotów wojskowych walczących na wojnie w Wietnamie, a charakterystyczna pomarańczowa podszewka nie była wyłącznie dekoracją, a pełniła ważną funkcję taktyczną. Pilot w razie potrzeby, przewracając kurtkę na lewą stronę, stawał się dzięki temu o wiele lepiej widoczny na płycie lotniska lub w razie ewakuacji z samolotu. O ile w USA modena flyersy rozprzestrzeniła się zaraz po wojnie wietnamskiej, tak do Polski z oczywistych powodów dotarła dopiero w latach 90. za sprawą bazarów. Jest ciekawe, tak właśnie. Żeby wszystko było jasne, w Bolesławcu w tych kurtkach chodzili skinheadzi i cała bolesławiecka patologia. Czyli musiałeś być łysy i mogłeś nosić tą kurtkę, albo jak nosiłeś tą kurtkę, to znaczyło, że w twoim towarzystwie groził wpierdol. Takie ziomki nosiły. Nikt normalny, żaden normalny człowiek tej kurtki nie nosił, bo był narażony na ataki jednej albo drugiej strony. Więc w Bolesławcu akurat tak się poukładało, że skinheadzi nosili przede wszystkim.
Pewnie w różnych miastach inne były sytuacje. Mimo tego, że ludzie chodzący w takich kurtkach nie byli raczej pilotami odrzutowca, to pomarańczowa poszewka nadal miała swoje zastosowanie, jednak już zupełnie inne. Odwrócenie fleka, bo tak się potocznie nazywało te kurtki, było uznawane za symboliczny akt gotowości bojowej, co można zauważyć na nagraniach ze starych stadionowych zadym. Było to głównie rodzajem legendy, kibole, no. Jednak wiele osób ją kibole, skinheadzi i patologia. Te zasady w życie, a oprócz podkreślenia swojej roli w zadymie miało to powodować, że wszelkie uszkodzenia i ślady krwi będą na wewnętrznej stronie, dzięki czemu łatwiej będzie je ukryć. Z powodu takiej opinii o flekach rodzice często zabraniali swoim dzieciom ich noszenia, bo panikowali, mówiąc, że nie będziesz, synku, chodził w tej chuligańskiej kurtce. Tak, chuligańska. To widzę, że to nie tylko. Po prostu ta kurtka była tak identyfikowana subkulturowo w całej Polsce. Więc to po prostu się przyjęło także w mniejszych miastach. Więc Bolesławiec nie był tu wyjątkiem, na to wygląda. A skoro flyersami nieco zahaczyłem o aspekt subkulturowy, to warto dodatkowo poruszyć ten wątek, bo w latach 90. był on o wiele ciekawszy niż obecnie. Subkultury w tamtych czasach były czymś o wiele ważniejszym i decyzja przynależności do jakiejkolwiek z nich wiązała się z bardzo dużą odpowiedzialnością. Codziennością na polskich ulicach były pytania o tytuły albumów lub skład zespołu z koszulki, jaką się na sobie miało, a przedstawiciele danych subkultur byli bardzo hermetycznymi i często nienawidzącymi się środowiskami. Bijatyki między punkami a skinami odbywały się niemal przy każdej możliwej okazji, a członkowie różnych ruchów cechowali się bardzo skrajnymi ideologiami, nie dopuszczając do siebie żadnych kompromisów. To jest zawsze mnie to rozbawia. Moja niechęć do subkultur takich wyrażanych w ten sposób to się chyba wzięła w podstawówce. Były dziewczyny, które były... Jak to się... Depeszami? Nie wiem, czy to jest odmiana jakaś taka żeńska. Depeszkami raczej nie były. Więc słuchały Depesz Mode i były poubierane w bardzo charakterystyczny sposób. I mnie to zawsze bawiło. W sensie, wydawało mi się to śmieszne wyjątkowo. One siedziały z magnetofonem i słuchały tej muzyki. I też takie trochę... Jakieś tak mi się zapisało w świadomości, że to jest śmieszne identyfikowanie się ubiorem, żeby mieć jakąś przynależność do grupy, która słucha określonej muzyki, albo w ogóle do jakiejś grupy. I nigdy się w to nie wkręciłem i zawsze mnie bawili ludzie, którzy tak muszą się oddawać zakupom specyficznych ubrań, żeby tylko pokazać, że słuchają czegoś albo są jacyś. To jest zaskakujące trochę. Do dzisiaj tak myślę, że jeżeli potrzebujesz ubrania, żeby być kimś, bo bez tego ubrania nie jesteś tym kimś, to po co to w ogóle? To wszystko fejki, tak? Obecnie punki... To jest chyba tak jak ze Spider-Manem i z Ironmanem, nie? Ironman powiedział, jeżeli potrzebujesz tego stroju, żeby być Spider-Manem, to znaczy, że nie jesteś Spider-Manem, nie? Taką miałem filozofię jeszcze zanim Ironman się pojawił. Skinny to marginalny element społeczeństwa, ale wtedy były to naprawdę duże i zorganizowane grupy o wysokim poziomie agresji, co nieraz doprowadzało do ofiar śmiertelnych. Bardzo ciekawą grupą byli depeszowcy, bo nie opierali się wokół jakiegoś gatunku muzycznego i nie mieli ścisłych reguł stylu życia. Ich cała kultura polegała jedynie na tym, że byli wielkimi fanami zespołu Depesz Mode, a w swoim ubiorze stylizowali się na członków tej kapeli. Na ulicach polskich miast jak grzyby po deszczu wyrastali także skejci, często przenikający się z hip-hopowcami swoim wyglądem, stylem życia i muzyką, a dreszcze grozy i liczne legendy miejskie budzili sataniści, o których krążyły historie zabijania dzieci, jedzenia kotów i czarnych mszy w lasach. Subkultury istnieją do dziś, jednak umówmy się. Okej, przyznać się. Ci, co jedli koty, to też mają dzieci dzisiaj. Czyj stary żar kota? Co? Są przecież... Oni nie zniknęli gdzieś. Udają, że tego nie było. Byli sataniści, byli. To nie była tylko taka miejska legenda. Więc nie wiem, czy tam jedzenie kotów. Jedzenie dzieci raczej nie wchodziło w rachubę, ale kota postawiłbym, że nie jeden kot został zjedzony. Więc, ale nie jestem pewny, czy autentycznie to było jedzenie tego kota. No było tych subkultur trochę. Niektóre były zabawne, inne mniej. Są na wiele mniejszą skalę i o wiele mniej zaangażowane. Och. Один. Złoty internet. Dwa. Złoty z telefonem. Żeby wszystko było jasne, to jest Tomasz Kot, a propos kotów. Jego nikt nie zjadł. To jest oczywiście satyra z Kaszpirowskiego. Kaszpirowski był pierwszym takim, kurde, magikiem. Chociaż pewnie amerykańscy, w Ameryce to jest dużo takich magików, co tam ze sceny opowiadają, jak to Jezus cię wyzwoli. I ludziom się dzieją dziwne rzeczy, więc to był taki rosyjski przedstawiciel tego trendu. Trzy. Majcie oczy na tabliczkach.
Reklama Neti, w której Tomasz Kot wciela się w rolę medium, jest parodią niezwykle popularnego w latach 90. hipnotyzera Anatolija Kaszpirowskiego. Jego seansy hipnotyczne z charakterystycznym odliczaniem były przez wiele osób uznawane za cudowne i leczące słuchacze z różnych chorób i przypadłości. Był on zdecydowanie największą gwiazdą niezwykle popularnej w latach 90. mody na wszelkiej maści uzdrowicieli, bioenergoterapeutów i osób o paranormalnych zdolnościach, gromadząc tysiące osób na swoich pokazach i miliony przy telewizorach podczas jego programu Teleklinika. Głównym powodem popularności takich pseudolekarzy był ogromny kryzys i niewydolność służby zdrowia na o wiele większą skalę niż ma to miejsce dziś, więc zdesperowani ludzie szukali pomocy gdzie się da. Kaszpirowski był zapraszany na spotkania nie tylko przez Lecha Wałęsę, ale co dziwne także przez kręgi kościelne, gdy to zaproszony przez Paulinów na Jasną Górę nocuje w celi, gdzie bywał Jan Paweł II i występował on w kościołach. Sondaż z roku 1990 dawał mu aż 73% zaufania wśród Polaków, a jego sukces 73% zaufania wśród Polaków. Rozumiecie, jaki świat był wtedy? I się dziwić potem, że ludzie chcą usunąć antenę, bo jest rakotwórcza. To się nie wzięło znikąd. Ale to taka skłonność do masowej hipnozy to nie jest nic nadzwyczajnego. Psychologia tłumu działa do dzisiaj. Wierzyliśmy, łatwiej nam było wierzyć w rzeczy, które są absurdalne, ale do dzisiaj są ludzie, którzy wierzą w rzeczy absurdalne i za Chiny z tego nie są w stanie wyjść. Tylko spotęgował falę książek do samodzielnej hipnozy, terapeutycznych kaset magnetofonowych, gazetek o tematyce paranormalnej i narodzin kolejnych ezocelebrytów, jak Zbigniew Nowak energetyzujący wodę na Polsacie. Zbigniew Nowak energetyzujący wodę na Polsacie. No. Może nam się wydawać, że jesteśmy już daleko od tego, że tamci ludzie byli zacofani, ale to prawda, kilka sztuczek w telewizorze, kilka wpisów na internecie i ludzie będą dalej stali przed telewizorem i modlili się do wody, która została energetyzowana i sobie nie dadzą wybić z głowy, że ta woda nie działa. Wzrostem świadomości obywatelskiej, kampanią społecznych informujących o nieskuteczności takich zabiegów oraz wprawdzie powolnej, ale jednak poprawie służby zdrowia, popularność tego typu praktyk i osób zaczęła stopniowo maleć. Muszę powiedzieć, że bardzo kompletny jest ten iceberg. Zdaje się, że będzie jego druga część, bo to jest część pierwsza. Jestem bardzo ciekaw, co też się ukrywa głębiej. Bo te wydarzenia z tej drugiej warstwy, one uchodzą za mniej rozpoznawalne, ale nadal je bardzo dobrze kojarzę. Jestem ciekaw, czy tam się wydarzyło w latach 90. coś, o czym zupełnie nie mam zielonego pojęcia.